Zadanie pierwsze z ankietą. Mamy udział procentowy poszczególnych osób, które odpowiedziały, jaki film oglądają najchętniej. Tutaj najważniejszą informacją z tego tekstu jest to, że 4 spośród ankietowanych zaznaczyło odpowiedź żadne z wymienionych, czyli 5% osób to 4 osoby. No i teraz przejdźmy tutaj do pytań. Mamy w ankiecie wzięło udział 80 uczniów, czyli wszyscy uczniowie to jest 100%. Żeby uzyskać z tego 100%, to wystarczy to, co jest u góry, pomnożyć razy 20, no bo 5 razy 20 to jest 100. Tak samo robimy sobie z tą liczbą, która znajduje się po prawej stronie, czyli z czwórką, 4 razy 20 to jest 80. Czyli tu mamy prawdę, tak, rzeczywiście mamy 80 osób. Filmy fantasy wybrało o 20 uczniów więcej niż uczniów, którzy wybrali filmy przyrodnicze. No to sprawdźmy. Filmy przyrodnicze tutaj mamy 15%, a filmy fantasy mamy 40%. Pytają się nas o różnicę. Różnica między nimi to jest 40 minus 15, czyli mamy 25%. No i chcemy określić, ile osób stanowi 25% ze wszystkich. Wiemy, że 100%, tu możemy sobie wziąć albo tę pierwszą zależność, albo tę drugą i ją spróbować przekształcić. Ja może wezmę tę drugą tutaj. 100% należy podzielić przez 4, aby otrzymać 25. Tak samo robimy z 80. 80 podzielić na 4 to jest 20, czyli tak rzeczywiście o 20 uczniów więcej, czyli mamy prawdę. Zadanie drugie, obliczeniowe. Mamy takie wyrażenie i musimy określić, ile jest ono równe. 4 do kwadratu to mamy 16 przez 5 minus 3 do kwadratu to jest 9. No i teraz zauważmy, że wszystkie odpowiedzi są przedstawione w postaci ułamków zwykłych. I tak też przedstawimy sobie może 9 i wtedy dopiero odejmiemy. Czyli mamy 16 piątych minus 5. Tutaj sobie mnożymy 5 razy 9, to jest 45. 45 na 5 to jest 9. Wszystko się nam zgadza. No i tutaj mamy 16 minus 45, to jest minus 29 piątych, czyli odpowiedź A. Zadanie trzecie. Spośród wszystkich liczb trzycyfrowych o sumie cyfr równej 6 wybrano liczbę największą i liczbę najmniejszą. Suma wybranych liczb jest równa. No musimy określić, jakie są to liczby. Mamy trzycyfrowe. No i teraz największa liczba trzycyfrowa to będzie taka, która będzie miała największą możliwą liczbę na cyfrach setek, czyli w tym miejscu. No i największą taką liczbą może być 6, no bo wtedy tutaj będziemy mieli 0, suma takich cyfr to będzie 6, czyli wszystko nam się zgadza. Natomiast najmniejsza to będzie taka, która tutaj w cyfrach setek i cyfrach dziesiątek będzie miała jak najmniejsze liczby. No, najmniejszą możliwą cyfrą spośród tam od 0 do 9, no to byśmy mieli po prostu 0, natomiast na cyfrach setek nie możemy ustawić tutaj 0, no bo wtedy to nie będzie liczba trzycyfrowa. Musimy ustawić tutaj 1. Na drugim miejscu już 0 możemy zrobić. No i na trzecim miejscu musimy spełnić warunek, czyli suma tych cyfr musi być równa 6, zatem 1 plus 0 plus 5 będzie 6, dlatego tutaj będzie ta liczba równa 105. No i chcemy sumę, czyli musimy je dodać. Jak je do siebie dodamy, no to otrzymamy 705. Zadanie czwarte. Liczba k jest sumą takich liczb, czy liczba k jest podzielna przez 3? No to musimy określić najpierw, jaka ta liczba k jest, czyli musimy po prostu dodać do siebie te dwie liczby, co też sobie tutaj zróbmy. 3 plus 0 to mamy 3, 2 plus 6 to jest 8, no i 3 plus 1 to jest 4. Czyli naszą liczbą k to jest 483. I teraz liczba podzielna przez 3 to jest taka, której suma cyfr jest podzielna przez 3. No i tutaj sobie sprawdźmy. 4 plus 8 plus 3. No to będziemy mieli 4 plus 8, to mamy 12 plus 3. To jest 15, a 15 rzeczywiście jest podzielne przez 3.
Więc ta liczba k jest podzielna przez 3. Czyli czy liczba k jest podzielna przez 3? Tak. Dlatego, że suma cyfr jest podzielna przez 3. Zadanie piąte z potęg. Mamy liczby i chcemy określić, które z nich są mniejsze od liczby 10 do potęgi setnej. Musimy przekształcić poszczególne wyrażenia. Tutaj może od razu będziemy wykonywali działania, to znaczy jeżeli mamy mnożenie i mamy potęgi, które mają te same podstawy, czyli tutaj dziesiątki, no to możemy sobie wykładniki, czyli te liczby u góry dodać. 30 plus 70 to jest 100. No i jeszcze przez 10. Tutaj jeżeli nic nie jest napisane w wykładniku, no to możemy sobie dopisać jedynkę. No i to będzie, jeżeli dzielimy i mamy te same podstawy, no to wtedy wykładniki odejmujemy. 100 minus 1 to jest 99, czyli liczba x nam się zgadza, no bo jest mniejsza od tej liczby 10 do potęgi setnej, bo ma mniejszy wykładnik. Sprawdźmy y tak samo, czyli tutaj mamy potęgę do potęgi. Jeżeli mamy taką sytuację, no to wtedy te wykładniki ze sobą mnożymy. 3 razy 15 to jest 45, razy 10 do potęgi 60. No to mamy wynik. Tutaj sobie oczywiście te wykładniki dodajemy, czyli mamy 60 plus 45, to jest 105. Ona nie jest mniejsza, dlatego że ma większy wykładnik. No i teraz moglibyśmy jeszcze ten ostatnie sobie sprawdzać, no ale spójrzmy na odpowiedzi. Mamy tylko x, tylko y, tylko z i każda z liczb jest mniejsza. No my wiemy, że y nie jest mniejsze. Wobec tego mamy odpowiedź A, tylko x jest mniejsza od liczby 10 do potęgi setnej. Zadanie szóste. Tutaj mamy na uszycie 90 jednakowych bluzek w rozmiarze S. Potrzeba tyle samo materiału, co na uszycie 60 takich bluzek w rozmiarze L, co możemy zapisać takim równaniem. No i teraz tutaj mamy proponowane odpowiedzi. Na uszycie 240 bluzek w rozmiarze S potrzeba ileś tam materiału. Ile potrzeba na uszycie bluzek w rozmiarze L? No to sobie to wyznaczymy, te 240. W tym celu podzielmy może obie strony na 30. Tutaj będziemy mieli wtedy 30S, a po prawej 20L. No i pomnożymy sobie to razy 8, dlatego że 3 razy 8 to jest 24. No i jeszcze 0. No i mamy te 240S-ów, rozmiary S. Pomnożyliśmy razy 8, drugą stronę tego równania też mnożymy sobie razy 8. 20 razy 8 to jest 160, czyli mamy odpowiedź A. Na uszycie dwóch bluzek w rozmiarze L, tutaj może sobie skorzystamy z tego równania w tym miejscu, podzielmy je obustronnie na 2, no to mamy 2L po prawej stronie, natomiast po lewej stronie 30 na, przepraszam, podzielmy na 10, czyli mamy 20 na 10 to jest 2, 30 na 10 to jest 3. Potrzeba tyle materiału, na ile na, no to będziemy mieli 3 właśnie. Zadanie siódme. Dane jest takie wyrażenie oraz liczby minus 3, minus 1, 0, 1 i 3. Dla której z danych wartości wyrażenie jest najmniejsze? No oczywiście moglibyśmy zrobić to zadanie w ten sposób, że sobie sprawdzać po prostu poszczególne liczby i wstawiać je za miejsce n-a i podnosić do potęgi czwartej i wtedy wyznaczać. No ale możemy też coś zauważyć. Zwróć uwagę, że jeżeli sobie wstawimy minus trójkę za n i podniesiemy to do potęgi czwartej, to będziemy mieli takie samo wyrażenie, taki sam wynik, jeżeli sobie minus 3 do potęgi czwartej podniesiemy, jakbyśmy podnosili samą trójkę. Dlatego, że minus podniesiony do potęgi parzystej znika. Czyli to by były takie same wyrażenia, czyli tak finalnie całe te wyrażenie, cały ten ułamek byłby identyczny zarówno dla liczby minus 3, jak i 3. Taka sama sytuacja wystąpiłaby dla minus 1 i 1. Jeżeli by tak było, no to no nie mamy tutaj odpowiedzi, że jednocześnie dla tej i dla tej liczby, więc możemy tutaj sobie wywnioskować, że tą liczbą szukaną będzie 0. No i to jest odpowiedź C.
Zadanie ósme z pierwiastkiem. Liczba pierwiastek z 60 jest większa bądź mniejsza od jakichś tam liczb. Jak to oszacować? Piszemy sobie pierwiastek z 60, a po lewej i po prawej znane pierwiastki z poszczególnych liczb. Większym pierwiastkiem od 60 będzie 64, a pierwiastek z 64 to jest 8. Natomiast mniejszym, który jest najbliżej tej 60, będzie pierwiastek z 49 i to będzie 7. Czyli zwróć uwagę, że pierwiastek z 60 to na pewno liczba z zakresu od 7 do 8. Czyli na pewno będzie większa od 7 i mniejsza od 8, czyli odpowiedź C. Zadanie 9. Oś liczbowa. Chcemy tutaj wyznaczyć współrzędne punktu S. Wiemy, że P jest minus 3 i R 7. Tutaj mamy 1, 2, 3, 4, 5 odległości między P i R. Natomiast ta odległość jest równa 10. 10 na 2, na 5 przepraszam, to mamy 2. Czyli tutaj zmiana jest co 2. Minus 3 plus 2 to jest minus 1. Minus 1 plus 2 to jest 1. 1 plus 2 to jest 3. 3 plus 2 to jest 5. 5 plus 2 to jest 7. 7 plus 2 to mamy 9 i 9 plus 2 to mamy 11, plus 2 to mamy 13, czyli odpowiedź C. Zadanie 10. Plik z prezentacją Igora ma 13 MB, a plik z prezentacją Litki ma 2,5 razy większy rozmiar. Chcemy sprawdzić, o ile ten plik Litki jest większy niż plik Igora. No w tym celu musimy najpierw wyznaczyć, ile megabajtów ma plik Litki, czyli musimy sobie 13 pomnożyć razy 2,5, no bo 2,5 razy większy jest ten plik. Dobra, jak pomnożymy 13 razy 2, to otrzymamy 26. Jak pomnożymy 0,5 razy 13, czyli albo inaczej 13 podzielić na 2, no to otrzymamy 6,5. 26 plus 6,5, no to mamy 32,5. Teraz wystarczy te 32,5 odjąć od 13. No i otrzymamy wynik. Tutaj będziemy mieli 19,5, czyli odpowiedź B. Zadanie 11, wyrażenie algebraiczne. Mamy X, czyli masa zakupionej Ziemi. W maju zużył 1 trzecią masy Ziemi, czyli mamy 1 trzecią x. Natomiast w czerwcu zużył połowę, czyli 1 drugą z tego, co zostało, a zostało x minus to, co w maju, czyli minus 1 trzecia x. W lipcu mamy 60. Chcemy określić, które równanie jest prawidłowe, bo tutaj mamy po prawej wszędzie ta Ziemia z lipca, czyli musimy od całości, czyli od x, odjąć zarówno maj, i tutaj by się nam to zgadzało, jak i odjąć te wyrażenie, które mamy w czerwcu. No tutaj dodajemy, więc nie, tutaj mamy jedną drugą nie, tu odejmujemy jedną drugą samego x, to też nie, tutaj odejmujemy jedną drugą razy te wyrażenie tutaj, czyli tą całą ziemię z czerwca, więc to będzie odpowiedź D. Mamy zadanie 12. Mamy takie informacje, że Martyna kupiła 6 biletów 75-minutowych i zapłaciła tyle. Weronika 4 bilety 20-minutowe, zapłaciła tyle. No i chcemy określić, ile zapłaciła Ania za 2 bilety 75-minutowe i 2 bilety 20-minutowe. W tym celu tutaj tę kwotę podzielimy sobie na 3, dlatego że 6 na 3 to jest 2 takie bilety. 24 na 3 to mamy 8 zł. No i jeszcze tutaj te drugie. Chcemy mieć 2 bilety 20-minutowe, czyli musimy to podzielić na 2. Mamy 12 na 2, czyli 6 zł. 8 plus 6 to mamy 14, czyli odpowiedź B. Zadanie 13, kąty w trójkącie. Mamy dane podane na rysunku i jeszcze wiemy, że odcinek AD ma taką samą długość jak odcinek DB. Czyli te dwa boki są równe, więc kąt w podstawie, ten tutaj, oznaczmy go alfą, jest taki sam. Chcemy wyznaczyć kąt CAB, czyli ten tutaj zaznaczony na rysunku. Na niego się składa kąt alfa i ten mały kąt tutaj. Może najpierw wyznaczymy ten mały kąt w tym miejscu.
W tym celu skorzystamy sobie z tego, że w trójkącie, jak i w trójkącie ADC, jak i w każdym trójkącie mamy sumę miar kątów 180 stopni, czyli wystarczy odjąć 180 od 165 stopni, a tu będziemy mieli po prostu 15 stopni i mamy już ten mały kąt. Teraz jeszcze ten kąt alfa. Tutaj mamy kąt przyległy i suma takich dwóch kątów jest równa 180. 180 minus 130 to mamy 50 stopni. Więc 50 odejmując od 180, bo znowu wykorzystujemy to, że w trójkącie mamy 180, czyli 180 minus 50 to mamy 130 i jeszcze podzielimy na 2, wtedy mamy kąt alfa, który jest równy, wtedy mamy 65 stopni. Po 65 stopni mają te kąty alfa. 65 plus 15, no to będziemy mieli 80 stopni, czyli odpowiedź D. Zadanie 14. Prawdopodobieństwo. Prawdopodobieństwo to jest to, co chcę przez wszystkie możliwości. Tutaj mamy 6 kulek zielonych, 8 kulek niebieskich. Dokładamy do tego pudełka ileś tam kulek zielonych, czyli no załóżmy, że X. Wtedy prawdopodobieństwo wylosowania kuli niebieskiej jest równe 1 czwarta, czyli 1 czwarta to będzie wszystkie kulki niebieskie, a ich było 8, przez wszystkie dostępne kulki w pudełku, a ich będzie 8 plus 6, czyli 14, plus x. No i teraz wystarczy rozwiązać takie równanie i będziemy mieli ile kulek dołożono, czyli ten x. Tutaj sobie wymnożymy na krzyż, czyli mamy 14 plus x razy 1, czyli 14 plus x, a po prawej stronie 4 razy 8, czyli 32. Teraz odejmujemy od obydwu stron 14, czyli mamy 32 minus 14 i to będziemy mieli po prostu 18, czyli odpowiedź C. Zadanie 15. Mamy trapez zbudowany z trzech trójkątów prostokątnych, które są takie same, są jednakowe. Mamy tutaj długość 4, tu też będziemy mieli 4. Tutaj mamy trójeczkę, tu będzie trójeczka i tu też będzie trójeczka. Jeżeli policzymy to stwierdzenia Pitagorasa, to tutaj otrzymamy 5. To jest taki charakterystyczny trójkąt egipski. Warto go znać. No i pole trapezu KLMN jest równe 18. Możemy to policzyć na dwa sposoby, albo korzystając ze wzoru na pole całego trapezu, ale jeżeli go nie znamy, no to możemy sobie policzyć pole jednego trójkąta i pomnożyć razy 3. Ja może tutaj tak to zrobię. Czyli mamy pole trapezu, to będzie 3 razy 4 przez 2, no bo takie jest pole jednego trójkąta i jeszcze raz mnożymy razy 3, bo mamy 3 takie same trójkąty. Tutaj sobie oczywiście skracamy na 2, no i mamy 3 razy 2 razy 3, a to będzie 18 cm kwadratowych, więc wszystko nam się tutaj na razie zgadza. Obwód trapezu jest równy 18, no sprawdźmy, musimy policzyć sobie 3 plus 4, tu mamy 7, plus 3 to mamy 10, 13 i plus 5 to mamy 18, więc także mamy prawdę. Zadanie otwarte, procenty. Tutaj mamy naszyjnik i na niego skład mamy 4 korale srebrne, 8 korali czerwonych i kilka korali zielonych. I chcemy określić właśnie, ile tych zielonych korali jest. Wiemy, że zielone stanowią 20% całego naszyjnika. Wobec tego srebrne i czerwone będą stanowiły 80%, no bo wszystkie to cały ten naszyjnik, czyli 100%. Zatem możemy zapisać, że 80% to 8 plus 4, czyli 12 korali. Chcemy określić 20%, czyli wystarczy sobie obie strony tej proporcji podzielić na 4. 80 na 4 to jest 20, 12 na 4 to jest 3, czyli szukana liczba to 3. Mamy 3 korale zielone. Zadanie 17 z prędkością. Kierowca przejechał ze stałą prędkością trasę o takiej długości, czyli mamy drogę, od godziny 7.50 do godziny 8.05, czyli mamy też czas. Oznaczmy go jako T. No i ten czas to będzie 15 minut, ale że w zadaniu chcemy wyrazić prędkość w kilometrach na godzinę,
to te 15 minut zamienimy sobie na ułamek, na godziny. 15 minut to jest 15 sześćdziesiątych, nie 15 setnych, ani 0,15, no bo godzina ma 60 minut. Jeżeli sobie to skrócimy, te 15 i 60 przez 15, to otrzymamy 1/4 godziny. Chcemy wyznaczyć prędkość, no a prędkość to jest droga podzielona przez czas. Droga jest równa 22,5, no a czas jest równy 1/4. Jeżeli mamy taki ułamek, no to możemy sobie górę przepisać, czyli 22,5 i pomnożymy sobie to razy odwrotność domu, czyli razy 4. 22 razy 4 to jest 88. 0,5 razy 4 to jest 2. Jeżeli to do siebie dodamy, to otrzymamy 90 km na godzinę. No i taka jest odpowiedź w tym zadaniu. Zadanie 18. Mamy rąb i obwód tego rąbu jest równy 52. Rąb wszystkie boki ma równej długości, więc możemy sobie od razu wyznaczyć jeden z boków, dzieląc 52 na 4. Jeżeli tak zrobimy, no to otrzymamy 13 cm, czyli jeden z boków ma długość 13 i to sobie może oznaczymy na rysunku. Wiemy też, że jedna z przekątnych, ta dłuższa, ma długość 24, a chcemy wyznaczyć tą przekątną drugą, BD. Przekątne dzielą się na pół pod kątem prostym. 24 na pół, czyli na 2, to będzie 12. My chcemy wyznaczyć przekątną, tą BD, w tym celu wyznaczymy sobie X-a. Tutaj już sprytne osoby mogą zauważyć, że tutaj mamy taki trójkąt pitagorejski i wtedy, jeżeli mamy 13 przy prostokątną, 13 przeciw prostokątną, 12 przy prostokątną, no to ta druga przy prostokątna będzie równa 5. Jeżeli tego nie pamiętamy, nie wiemy, to i tak zapisujemy, bo tutaj musimy zapisać obliczenia, to i tak byśmy musieli te równanie z Pitagorasa sobie zapisać, tylko może my zrobimy sobie tak i po prostu od razu na dole x równa się 5 cm. Wtedy ten odcinek BD jest równy 5 razy 2, no bo mamy dwa takie odcinki, czyli mamy 10 cm i to jest odpowiedź w tym zadaniu. Zadanie 19. Zgrania stosłupem. Mamy tutaj przedstawioną siatkę. Grań stosłup jest prawidłowy, więc w podstawie ma kwadrat. Wiemy, że ta długość jest równa 48, a ta długość 41. Chcemy wyznaczyć, to jest pole podstawy razy wysokość. Czyli musimy znać krawędzie podstawy i wysokość. Ja tutaj sobie może oznaczę H, tutaj A. No i najpierw sobie wyznaczmy A. A to będzie 48 podzielone przez 3, no bo te długości tutaj są takie same, a to jest po prostu krawędź podstawy. 48 na 3, no to będziemy mieli 16. 16 to jest krawędź podstawy. I teraz jak wyznaczyć wysokość? Wysokość sobie weźmiemy z tej tutaj informacji, no bo mamy 41, a 41 to jest podstawa, czyli nasze 16 i jeszcze h, które sobie tutaj wyliczymy, a wyliczymy je w ten sposób, że po prostu odejmiemy od obu stron równania 16 i wtedy będziemy mieli 25. 25 to jest wysokość, 16 to jest krawędź podstawy. No i teraz możemy sobie przejść do obliczenia objętości. Pole podstawy, czyli 16 do kwadratu razy 25. No i tam 16 do kwadratu to mamy 256 razy 25. Oczywiście to byśmy musieli sobie tam pisemnie wszystko wykonać. Ja tutaj to tak może szybko machnę. 6400 cm2 i to jest objętość całego grań stosłupa.